Nowa informacja z polskich dróg. Kierowca samochodu osobowego zginął po uderzeniu z radiowozem koło Giżycka, warmińsko-mazurskie. Dwóch policjantów trafiło do szpitala. Do wypadku doszło w niedzielę rano. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na drodze z Giżycka w kierunku Rynu kierujący Skodą zjechał na przeciwny pas ruchu, którym poruszał się oznakowany radiowóz. Skoda uderzyła w radiowóz. Kierowca Skody zginął w wyniku odniesionych obrażeń, a dwóch policjantów trafiło do szpitala. Droga między Giżyckiem a Rynem została całkowicie zablokowana. Prokurator z policją ustalają przyczyny i okoliczności wypadku. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Sean Joker.